Cześć, to Justyna i Marta. Opowiemy Wam, co nowego w tym tygodniu w kulturze. I powspominamy troszeczkę przeszłość. W tym tygodniu do kin wchodzi Piłsudski. Zgodnie z zapewnieniami to najbardziej wyczekiwana premiera tej jesieni. Występuje w roli głównej Borys Szyc jako marszałek. W rolach kobiet jego życia zobaczymy Magdalenę Boczarską i Marię Dębską. To ma być film niezwykły w swojej kategorii, bo to nie ma być kolejny film o panu z wąsem na kasztance. W ogóle reżyser Michał Rosa ma już doświadczenie w filmach historycznych, bo zrobił wcześniej Czas honoru. Teraz wchodzi też do kin inna kostiumowa produkcja, Don't Run Abbey. Ja uwielbiam serial, po prostu jest przecudowny i fani tej produkcji bardzo długo czekali na to, żeby zobaczyć pełnometrażową kontynuację. Wreszcie się doczekali, wróci większość obsady znanej i kochanej, na czele z Maggie Smith, która jest wiekową seniorką rodu i jest po prostu przecudowna, przecudowna. W tym tygodniu na Netflixie będziecie mogli też zobaczyć serial Niewiarygodna. To nie jest bardzo mocno reklamowana produkcja, ale jest ciekawa o tyle, że powstała na bazie prawdziwej historii. Nastolatka składa zawiadomienie na policji o tym, że ją zgwałcono, po czym odwołuje swoje zeznania. Dwie policjantki potem bardzo próbują dociec do tego, jaka była prawdziwa seria wydarzeń, a w jednej z głównych ról zobaczymy doskonałą Toni Collette. 12 września 1964 roku. To data premiery filmu, który jest uznawany za początek gatunku, jakim jest spaghetti western. Clint Eastwood! Tak, Clint Eastwood, Sergio Leone, był reżyserem filmu Za garść dolarów. Jest to jedna z części trylogii. Najbardziej znana część to... Dobry, brzydki, zły. Tak! Fantastyczny film, musicie go obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. To filmy wiekowe, niskobudżetowe, brutalne. I pełne czarnego humoru. Jeżeli jesteście fanami Quentina Tarantino albo Roberta Rodriguez'a, to oni właśnie kochają spaghetti western i na nim się wzorują. Zresztą nie tylko oni kochają spaghetti western, Clint Eastwood do dzisiaj kocha ten gatunek i do dzisiaj się nim inspiruje w swoich filmach. Ponieważ po latach, od kiedy występował w spaghetti westernach, za które trochę go wyśmiewano, bo mówiono, że gra jak drewno, no to po latach pokazał, że umie grać coś innego niż drewno i dostał przy okazji aż 4 Oscary, bo 2 za reżyserię i 2 dla najlepszego filmu, nigdy za aktorstwo. Kolejna ciekawostka związana z 12 września, tylko tym razem 1981 roku, to także premiera telewizyjnego serialu animowanego Smurfy. Wszyscy znamy i kochamy Smurfy. W telewizji polskiej Smurfy pojawiły się 6 lat później na antenie TVP1. Wszyscy doskonale pamiętamy głosy Smurfów. Wiesław Drzewicz, Gargamel, Wiktor Zborowski w niesamowitej i niezapomnianej piosence. No i Wiesław Michnikowski jako Papa Smurf. I teraz uwaga, możecie znowu obejrzeć Smurfy w polskim dubbingu. Uwaga, znowu na Netflixie. To nie będą wszystkie odcinki, tylko 50 kilka pierwszych. A niestety bez piosenki Wiktora Zborowskiego, bo czołówka została oryginalna. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów świat. Świat? Świat. Lat? Lat? Klas? Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Nikt nie robi tego lepiej niż pan Wiktor. Musimy o tym pogadać. Piłsudski, który wchodzi do kin właśnie dzisiaj, to film, o którym już od dawna wiele osób mówi. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Borys Szyc zagra marszałka, jedni zrobili co? Drudzy zrobili, kurczę, na pewno da radę. Dzisiaj będziemy mogli się przekonać o tym, jak to wyszło. Mnie to trzeba wreszcie położyć. Z dala od gadania o Polsce. Pytam się ciebie, czy sam przyjechałeś. Nie dam ci rozwodu, słyszysz? Nie dam! Trzeba było porozmawiać. Z tymi bydlakami? A jak oni mają rację? Do nas też będziesz strzelał? Bydle! Przyszedł czas zapłaty. My jesteśmy bardzo dobrej myśli. Charakteryzacja wygląda całkiem spoko. Sama nie rozpoznałam Borysa Szyca w pierwszej chwili. Bardzo mnie interesuje jedna rzecz. Okazuje się, że scenariuszu do tego filmu bali się napisać prawie wszyscy scenarzyści w Polsce, więc reżyser filmu Michał Rosa musiał zrobić to sam. Co ciekawe, marszałek był znany z tego, że nie przebierał w słowach, jak mówił, więc nic dziwnego, że twórcy na konferencji prasowej użyli sformułowania: po prostu chcieliśmy tego nie spieprzyć.
Jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest to, że to jest jeden z chyba z nielicznych filmów na polskim rynku filmowym, który powstał w budżecie. Takie czary rzadko wychodzą. W każdym razie marszałek w tym filmie to nie jest ten właśnie przysłowiowy, szkolny, pan na kasztance. Niepodległościowy, tak, mąż stanu, który później staje się tyranem i więzi swoich przeciwników politycznych, ma być człowiekiem z krwi i kości. Bardzo fajne jest to, że został zdjęty z cokołu i jakby pokazano jego ludzką stronę. Mnie bardzo interesuje wątek jego relacji z pasierbicą. Podobno była jego naprawdę ukochaną córką, która po śmierci była przez niego bardzo opłakiwana. Zresztą podobno film widział wnuk samego marszałka i dał okejkę. Więc my też dajemy. Chcesz, możemy sobie zapodać nieco bielinki. To już wszystko, co przygotowałyśmy w tym tygodniu. Do zobaczenia następnym razem.